Radni Prawa i Sprawiedliwości składają wniosek o odwołanie marszałka województwa śląskiego, ale swojej decyzji tłumaczyć nie chcą. A czyli nie przewidujecie państwo pytań, tak? Zanim radni postanowili opuścić zorganizowaną przez siebie konferencję, udowadniali, że w sejmiku trzeba zrobić porządek. Pan Jakub Chełstowski został radnym w sejmiku województwa śląskiego dzięki głosom wyborców Zjednoczonej Prawicy. Został marszałkiem województwa śląskiego dzięki głosom radnych Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj jest osobą kompletnie niewiarygodną. To oczywiście nawiązanie do tego, co wydarzyło się w sejmiku nieco ponad 3 miesiące temu. Wtedy marszałek przez 4 lata twardo stojący za partią rządzącą zmienił polityczną orientację o 180 stopni. Utworzył klub i przeciągnął na swoją stronę trójkę radnych. W tej chwili mam taką sytuację, że marszałkiem województwa jest przewodniczący ugrupowania, które nie startowało w ogóle w wyborach samorządowych. Nie ma żadnego, że tak powiem, mandatu wyborców, w sensie mieszkańców województwa śląskiego. Dlatego radni PiS chcą odwołania marszałka. Nie odpowiedzieli jednak na pytania, jak zamierzają ten wniosek podczas kolejnej sesji sejmiku przegłosować. Raczej się to nie uda, bo od kilku miesięcy nie mają większości i nic nie wskazuje na to, że miałoby się to zmienić. Być może pogubili się tak samo jak rzecznik prasowy marszałka. To jest tylko i wyłącznie polityczny happening ludzi Platformy, ludzi Prawa i Sprawiedliwości, którzy jakby na poszczególnych sesjach nie zadają pytań, tylko przygotowują dzisiaj happeningi polityczne i z takim happeningiem mieliśmy do czynienia. Twarzą PiSu dzisiaj w regionie jest choćby były wicemarszałek Wojciech Kałuża. Dzięki któremu Jakub Chełstowski został marszałkiem, a PiS przejęło władzę w województwie. Teraz jednak Kałuża jest wrogiem, a dotychczasowi wrogowie z Platformy są przyjaciółmi. Do końca kadencji jeszcze ponad pół roku. To dużo czasu, żeby zawrzeć nowe polityczne przyjaźnie.